Walkę poprowadzi sędzia Paweł Tołusz. A więc mamy trzecią walkę zawodową oraz ósmą kolejną. Dawid Pasternak to zawodnik, który no, wszyscy liczyli, że będzie naprawdę mocnym punktem. Miał problemy, przechodził z klubu do klubu. Teraz, jak słyszeliśmy, reprezentuje Pretorium Poznań, a więc klub Rafała Gabrysiaka. Oj, zaczęło się ostro. Jak widzimy, zawodnik z Warszawy przyjął bezpardonową wymianę uderzeń. Słyszeliśmy też, że miał bardzo taką bogatą karierę w zapasach. No i tutaj dużo się dzieje. No ostro naprawdę panowie zaczęli. Zaskoczyli mnie troszeczkę tą brawurą, no ale jest to też jedna z niższych wag, tak jak już powiedziałem, waga do 61 kg. Teraz Pasternak, Dawid Pasternak wylądował na górze, a więc ma pewną przewagę. Zobaczymy, jak sobie zapaśnik poradzi z tą. Bardzo mocnymi uderzeniami, natomiast Szczepański próbuje także się odgryzać. Ale to teraz Szczepański jest na dole. Dużo gorsza pozycja. Jak widzimy, robi co może, aby uniemożliwić Pasternakowi atak. Wydaje się, że Pasternak powoli opanowuje tą walkę. Już jest za plecami swojego rywala. Tak, ładnie bije tam, gdzie jest puste miejsce, a więc pod rękę. Nad rękę, bardzo ładnie, precyzyjnie. I prawdopodobnie sędzia będzie kończył, dlatego że nie reaguje Szczepański. No, to było do przewidzenia. W momencie, kiedy sędzia napomina zawodnika, aby aktywnie się bronił i zawodnik tego nie robi, ma prawo sędzia zakończyć i z tego prawa też sędzia skorzysta. Chodzi o to po prostu, że no nie stwierdzi, sędzia nie widzi, czy zawodnik już odpłynął, czy nie, czy coś się tam dzieje, dlatego są te napomnienia, pierwsze, drugie, trzecie, ruszaj się, aktywna obrona. Jeżeli tej obrony i tych ruchów nie widać, no to sędzia kończy walkę. A więc w trzeciej zawodowej walce pewnie Dawid Pasternak pokonuje swojego rywala. I to przed czasem. A nam pozostały jeszcze dwie ostatnie walki, bardzo ważne, dlatego że będzie walczył zarówno Kamil Lamprecht, którego rywalem będzie Dmitry Gorbatow, oraz Jurand Lisiecki, a jego rywalem będzie Tomasz Makowski. Obaj zmierzyli się na poprzednim Slugfestie, zrobili fenomenalną walkę i myślę, że jeżeli każdy z nich wygra teraz swój pojedynek, zmierzą się ponownie. Po 2 minutach i 49 sekundach starcie, które przez nokaut techniczny zwycięża Dawid Pasternak!
Zabytkowe podary wręcza przedstawiciel sklepu wodzirowych Julia, sponsor tego pojedynku. Panie i panowie, dodajmy jeszcze, że Sławek Szczepański na tę walkę zgodził się dosłownie w ostatniej chwili drugi raz już, ratując ten pojedynek. Będziemy czekali także na następne walki Dawida. Zobaczymy, czy potwierdzi nam tą formę, w której obecnie go dzisiaj widzieliśmy. Ten początek, no, lekko zaskoczony, bardzo mocno natarł na niego Sławomir Szczepański, ale posłuchajmy, co ma do powiedzenia Dawid. Ale tutaj walka na ostatnią chwilę, myślę, że mimo wszystko, zresztą pierwsza akcja tej walki pokazała, że Sławkowi należą się chyba duże uznanie. Przede wszystkim Sławkowi dziękuję za to, że wziął tę walkę tak w ostatniej chwili. Zapaśnik, tak jak mówisz, judoka, wiedziałem, że będzie dobrze rzucał. Silny strasznie, też jak to pierwsze sprowadzenie. Ta pierwsza klamra zapięta, czułem, że był silny, ale w sumie tak jak narożnik mi podpowiadał, wszystkie wskazówki wykonywałem i poszło całkiem spoko. A ty też się przygotowywałeś na zapaśnika, bo Rafał Statkiewicz to też zapaśnik, też bardzo mocny zawodnik i mówiłeś, przygotowuje się właśnie robiąc te elementy na zapaśnika specjalnie. Tak, myślałem, że będzie trzeba wstawać, że Sławek będzie często obalał. Gdzieś byłem przygotowany na to wstawanie, ale udało się gdzieś tam w tym kotle zostać z góry. A jak już byłem z góry, no to co zawsze robię, to co lubię, czyli ubijałem po prostu. I to, co przynosi wygraną. Panie i panowie, Dawid Pasternak!